Siema mordy, tutaj ja, Dominator. Dzisiaj filmik, jak zrobić Tailwhipa. To tak, zaczynamy od kręcenia. Trzeba nauczyć się po prostu kręcić. Dobrze, dalej tak. Dalej kręcimy sobie na flacie. Najpierw tak bez wyskoku. Tak jak na filmiku. Potem z wyskokiem. Muszę jakoś łapać tego Tailwhipa. Dobrze, no to tak, najlepiej zacząć Tailwhipa na flacie. Potem jest dobrze próbować w bank. Ale można też spróbować sobie z banku. Oczywiście też można skutera. Ale chwila, czekajcie. Wróćmy do początku. Tailwhip polega na obróceniu dekiem o 360 stopni. Dlatego mówiłem, żeby z bęku robić albo w bęk, bo mniejsze wybicie. I dlatego będzie łatwiejszy do zrobienia. No to tak, jeśli macie prawą nogę z przodu, to będziecie łapać tailwhipa z lewej strony. A jak odwrotnie, to odwrotnie. I jeszcze jedna rzecz. Dwa whipy nie są prostsze od jednego. Czujcie się normalnie tailwhipa, to możecie spróbować pod quarter, czyli z jednosiem. Jest dosyć prosty, trzeba podjechać pod lekkim kątem, by zrobić tego tailwhipa i wylądować. No dobrze. Jeśli chcielibyście lepiej się nauczyć, piszcie na Instagramie albo w komentarzach. Wtedy mogę, nie wiem, przyjechać, albo wy możecie przyjechać. I szkółka może być jakby w realu. Tak jest łatwiej, polecam. Cześć!